byłem śpiewakiem. Znaczy ja zawsze lubiłem śpiewać od dziecka. Gdzieś na akademiach, w szkole, w jakichś dziecięcych zespołach, gdzieś tam o czekoladę trzeba było zaśpiewać coś. No to tam gdzieś tam zawsze lubiłem, ale no to umówmy się, że to moje śpiewanie nie było najlepsze. Sam dzisiaj słyszę te stare, dawniejsze płyty, to tak no, to tak średnio mi to wychodziło. Ale ja bardzo lubię i postanowiłem teraz wydać taką płytę i po prostu no... No nawet to nieźle wyszło, no, można tego słuchać, ludziom się podoba, bo dostałem złotą płytę akurat 20 kwietnia, więc myślę, że jakby to było słabe aż tak, bardzo to nie sprzedałoby się tak dużo. To są dwie płyty. I to są takie troszeczkę minimalnie się różnią od ciebie te płyty, bo jedna to jest taka bardzo śląska, czyli to są te historie z mojego placu, takie zwyczaje pewne, które generalnie ja to zawsze mówię tak samo, że dla ludzi, którzy słuchają tych piosenek, one się jakby, ludzie się z tym utożsamiają. Każdy miał podobnie, po prostu takie jakieś tam przeżycia. A ta druga to są moje ulubione piosenki inne. Niektóre mojego autorstwa, niektóre niekoniecznie. Niektóre muzyka jest czyjaś, moje słowa dopisane nowe, albo całe piosenki moje, albo innych w ogóle wykonawców i innych autorów. Jedynie słychać dzwon. Od czasu, kiedy wydałem tą płytę, no to jak na mnie, jeżeli chodzi o moje indywidualne występy, to dużo, bo zawsze to robiłem tylko to, co z kabaretem Rak. A teraz no tak zdarza się, że już no, chyba taki koncert, powiedzmy jak dzisiaj, to przynajmniej 10, a takich jeszcze innych z zespołem, bo ja liczę te, gdzie mam zespół na scenie, który gra, Bartos Band, 4 muzyków, którzy grają na żywo i to dosyć fajnie to wychodzi. A oprócz tego grywam jeszcze sam, gdzieś tam jakieś koncerty charytatywne, bardzo dużo, no ale to jest zawsze od serca. Jeszcze wsadza hut na głowa, moje bydon fanki, wyszpiglować musza się jak aktor z Casablanki. U nas śpiewakiem jest Krzysiu Respondek w kabarecie głównie, bo on ma naprawdę dobry głos i jest wykształcony, też powiedział, że jest aktorem i uczył się śpiewania też na studiach. Także tak. A my z Krzysiem Hanke jesteśmy amatorami, ale też generalnie dużo śpiewamy w kabarecie. Piosenka jest nam bliska, zresztą nasza widownia lubi słuchać też piosenek. Niech obejrzy się mój szakier.